Chcesz znać prawdę o fluorze? Obejrzyj ten filmik. Dziś opowiem Wam, jakie są fakty i mity o fluorze, ale zanim to zrobię, zasubskrybujcie mój kanał i tradycyjnie kliknijcie w dzwona, żeby dostawać informacje o najnowszych filmikach dr. Anny Wasiewicz. Zacznijmy od definicji. Czym jest fluor i gdzie występuje? Fluor to pierwiastek chemiczny, który w naturze naturalnie występuje jako gaz. Niemniej jednak w pastach stomatologicznych on występuje jako związek chemiczny, czyli to są związki chemiczne, które zawierają fluor. Nie tylko w pastach przeciwpróchnicowych macie fluor, ale macie go też w naturze, na przykład w wodzie pitnej, w niektórych pokarmach. Więc fluor występuje naturalnie w środowisku. Nie ma doniesień medycznych, które potwierdziłyby, że fluor działa szkodliwie, powodując choroby typu autyzm. Fluor wbudowuje się w strukturę szkliwa i powoduje tym samym nie tylko wzmocnienie zębów, ale może też działać na próchnicę leczniczą. Jeżeli mamy próchnicę początkową, czyli odwapnienie szkliwa, to fluor z pasty, wbudowując się w strukturę szkliwa, może tę strukturę szkliwa poprawić, czyli wyleczyć początkową próchnicę. Nie, jak już powiedziałam Wam na wstępie, fluor występuje naturalnie w środowisku. Fluor powoduje zmniejszenie ryzyka powstawania próchnicy zarówno u dzieci, jak i u dorosłych. Pamiętajcie jednak, że dobór ilości fluoru w paście różni się w zależności od wieku. Błąd. Powinniście stosować zarówno pastę z fluorem, jak i fluor zawarty w wodzie pitnej. Dlaczego? Dlatego, że fluor z wody pitnej działa endogennie, czyli od środka wzmacniająco na zęby, a fluor z pasty działa egzogennie, czyli miejscowo na strukturę szkliwa. Fluor w nadmiarze może powodować fluorozę, czyli chorobę szkliwa. Dlatego bardzo ważne jest odpowiednie stężenie fluoru, związków fluoru w paście do zębów. I tu za chwilkę pokażę Wam, jakie mają być dawki fluoru w zależności od wieku w paście. Fluor stosowany u dzieci nie jest uważany za niebezpieczny, jeżeli stosowany jest w odpowiednich dawkach. Stosowanie fluoru zarówno w wodzie pitnej, jak i w paście do zębów dla dzieci może nie tylko wzmocnić zęby, które tworzą się na etapie zawiązka, ale także zmniejszać ryzyko powstawania próchnicy w przyszłości i tym samym przedwczesnej utraty zębów. Dlaczego stosowanie fluoru w paście jest ważne? Dlatego, że jeśli nawet powstanie fluoroza, ona jest prawie niewidoczna, na pewno też nie boli, za to próchnica boli i powoduje uszkodzenie miazgi zęba, a tym samym ich obumarcie i czasami przedwczesną utratę. Pamiętajcie, że nie tylko fluor jest zawarty w paście do zębów, także inne składniki mogą Was uczulać, nie tylko związki fluoru. Nie mów, że masz alergię na fluor, jeśli nie zostało to potwierdzone badaniami. No i oczywiście, jeżeli ta alergia na fluor występuje, trzeba się zastanowić, czy można pić wodę pitną, bo tam też jest fluor. A właściwie to fluor występuje w wodzie pitnej z kranu i w większości produktów, które spożywamy na co dzień. Fluor zawarty w wodzie pitnej i w paście z fluoru jest dobry dla Waszych zębów, ale tylko wtedy, kiedy stosujecie go w odpowiednich dawkach dla Waszego wieku. Jeszcze raz możecie wrócić do planszy, którą Wam wrzuciłam tutaj na filmiku, żeby zobaczyć, jaka jest odpowiednia dawka fluoru w paście dla Waszego wieku. A teraz późniejsza część filmiku, przeniesiemy się na chwilę na mojego TikToka i przeczytam Wam moje ulubione komentarze o fluorze. Sami ocenicie, które są faktem, a które mitem. No raczej nie powinno się z fluorem. Pasta z fluorem to najgorsze, co może być. Warto dowiedzieć się, czym dokładnie jest fluor. Nie od producentów, nie od lekarzy. Fluor niszczy zęby. Fluor jest niebezpieczny dla komórek. To nie pij wody z kranu, bo tam jest.
Ale fluor też niszczy zęby lub szkliwo. Nie można tego używać codziennie, wiem, bo moja siostra pracuje u stomatologa, jest higienistką. Moja odpowiedź. Skąd takie doniesienia? Jak będzie za dużo fluoru w paście, to zęby zrobią się żółte i to się jakoś profesjonalnie nazywa, ale teraz nie pamiętam, oraz może być słabe szkliwo. Fluoroza nie robi się, gdy używasz pasty z odpowiednią ilością fluoru. Dobra, tylko że fluor niszczy zęby. What? No tak. Ano nie. Bo niby czemu? Bo je odbudowuje. Mam uczulenie na fluor. Kto to stwierdził? Po prostu źle się po nim czuję. To nie jest typowy objaw uczulenia. Z fluorem to ja się nie zgadzam. A ja tak. A ty używasz pasty z fluorem? Napisz mi koniecznie w komentarzu. No i oczywiście, czy w odpowiedniej dawce. No to co? Ja lecę umyć zęby pastą z fluorem.